Cześć, tu Chris, witajcie na moim kanale. Kolejny zestaw od TP-Linka. Jest to Archer T3U Plus. Zwykły dongle USB, dzięki któremu możemy odbierać sieci radiowe w paśmie 5 GHz oraz 2,4 GHz. Obsługuje on multi-MIMO i oczywiście jest na USB 3.0. Dobra, rozpakujmy go sobie. Kiedyś coś podobnego już testowałem od firmy Mercursys, nawet chyba identycznie wyglądał. Bardzo, bynajmniej jest bardzo podobny. Mercursys to jest też jakiś wypust TP-Linka, tylko troszkę bardziej budżetowy. Dobra, co my tutaj mamy? Płytka, widzę jakaś płyta CD nawet jeszcze. Pewnie jakieś drivery, oczywiście drivery to sobie można z internetu ściągnąć, jakby trzeba było. Instrukcja. I to jest nasz dongle, którego możemy sobie użyć jako takiego awaryjnego nadajnika, bądź nadajnika do komputera stacjonarnego. No, wygląda całkiem fajnie. Może tą folię bym spróbował zdjąć, bo troszkę mi ona przeszkadza. Ona jest chyba tylko po to, żeby się nie porysowało nic, jeżeli się nie mylę. Dobra, folia zdjęta. A jeszcze tu jakaś folijka jest. Bardzo mnie ciekawi, czy to urządzenie, czy w ogóle te urządzenia tutaj od TP-Linka będzie można ustawić w taki sposób, by korzystać na nich na przykład z czegoś takiego jak analizator widma. To jest urządzenie dwuzakresowe, 2,4 oraz 5 GHz, więc fajnie by taki analizator widma tutaj był. To na pewno by się przydało dla jakichś fanatyków. Myślę, że to jest całkiem fajna opcja. Zresztą dla zwykłego użytkownika też by się to przydało. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakichś zakłóceń w sieci nie ma, czy wszystko nam fajnie działa. No dongle jak dongle. Antenka widać dosyć duża, dużego zysku. USB. Jak widać też oczywiście USB 3.0. Antenka pewnie jak się włoży w USB powinna być tak, więc można ją obracać. Podejrzewam, że kabelkami jest podłączona i widzę, że 180 stopni faktycznie ma. Także no jest to dosyć wygodna opcja. Gruba antena, długa, więc na pewno tutaj zysk będzie, myślę, że spory, na pewno z 5 dB. Nie wiem, ile tutaj mają na opakowaniu, jak jest to oznaczone, czy jest tutaj jakaś informacja o zysku. Pewnie gdzieś w instrukcji jest, ale nie chce mi się troszkę szukać, ale powiem Wam, jakie to prędkości obsługuje. Na 2,4 GHz mamy do 400 megabitów na sekundę, oczywiście multi-MIMO. No i mamy do 867 megabitów na sekundę na 5 GHz, więc no troszkę ma to przepustowości. Jeżeli w tym urządzeniu elektronika jest tyle w stanie wydusić, to będzie naprawdę fajnie. Dobra, my sobie to podłączymy na komputer, zobaczymy, jak to będzie działać i sprawdzimy test, najlepiej test zrobić po FTP, na serwerze FTP. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. Także zapraszam na testy tego urządzonka. Dobra, została mi do sprawdzenia jeszcze karta Archer T3U Plus. Sprawdźmy sobie oczywiście jej chipset. Zobaczmy sobie chipset tej karty. Też Realtek. Tryb pracy AC oraz inne tryby dostępne. No i sprawdzimy sobie jej prędkości. Na razie nic nie będę zmieniał, sprawdzimy po prostu to, jak jest. Najpierw speed testa. Zobaczmy, jak to pójdzie na speed teście. Łączę 120 na 15. Takie maksymalne łącze. Zobaczymy, ile nam tutaj pokaże. Speed test, download. 124 obstawiam, że będzie. Megabity na sekundę, albo i więcej. Prawie pod 130 podchodzi. No, 129. Zresztą nie jest zbyt obciążone dzisiaj to moje łącze. No i w uploadzie około pewnie 12. Tylko jeszcze poczekajmy. 10,4 megabita na sekundę. No dobra. Nieźle się linkuje, muszę przyznać, że ta karta pracująca w trybie AC daje radę, całe moje łącze praktycznie zamyka. T3
to teraz sobie przetestujemy po FTP. Serwer oczywiście za routerem, więc nie jest gdzieś w internecie, tylko w sieci lokalnej. Najpierw sobie zrobimy ściąganie pliku, czyli download. O, nieźle. 30 MB na sekundę, 32. 32 MB na sekundę. Muszę przyznać, że to zasuwa. 256 dokładnie megabitów na sekundę, czyli takie mamy fizyczne ściąganie, fizyczny download przez dwie ściany żelbetowe, bo cały czas przez ściany sprawdzam wszystkie tutaj te urządzenia, które mam, testuję tutaj w tej serii całej. Robię w jednych warunkach za dwiema ścianami żelbetowymi o odległości około 15 metrów od routera. Upload zobaczymy teraz w drugą stronę. Czy tak samo będzie? MB na sekundę. 17, 16, ale wpiszmy 20. Chociaż czasami widzę tutaj spadki są. No, wpiszmy może około 130 megabitów na sekundę. Ona oczywiście od modelu T4 różni się tym, że nie ma beamformingu. Jest troszkę tańsza, ale i tak daje radę. Parametry tutaj całkiem nieźle, ale spróbujmy jeszcze coś zrobić. Wejdźmy tak jak wtedy w system i wyłączmy jej, w menedżerze urządzeń, wyłączmy tej karcie tryb działania, znaczy wymuśmy tryb działania na AC. Wireless mode, tu jest auto, a my damy tylko i wyłącznie AC. Dobra, karta nam się zaraz połączy. No i teraz sobie sprawdzimy jeszcze raz po FTP, czy będzie to miało jakiś wpływ. Najpierw ściąganie pliku. Nie, dużej różnicy tu nie ma. Także jesteśmy pewni, że byliśmy w trybie AC i tak połączeni już. Bo jakieś tam mega różnic tutaj nie ma. W uploadzie bardzo podobnie, więc tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Dobra, przetestowaliśmy sobie tą kartę pendrive'a Wi-Fi na USB, tak zwanego, jak to niektórzy mówią. Wyniki po FTP 256 na 130 za dwiema ścianami żelbetowymi. To jest naprawdę fantastyczny wynik. Myślę, że ta karta jest całkiem sympatyczna, bo prędkości na niej są co najmniej zadowalające. Także dzięki do następnego filmiku. Cześć!